Witam, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Terraritorium Mod. Zadajcie sobie łapkę w górę, ponad 60% z was tego nie robi. Dzisiaj bardzo dużo informacji też będzie na tym odcinku, dlatego polecam oglądać Terrarię, bo są to długie odcinki i mogę dużo mówić i mam dużo do przekazania też w tym odcinku dla was. Tak, bardzo jedna rzecz jest bardzo fajna dla was, bo możecie wygrać 20 zł kodem PaySafeCarda. Albo po prostu jakąś rzecz na jakimś serwerze, typu na przykład na Anarchii mogę wam kupić anarchiczny klucz za PSC oczywiście. Więc no. Musicie to. Zaraz wam powiem, o co chodzi w tym konkursie. Jest to związane typowo z Terrarium. Nie chciałem tego mówić w pierwszym odcinku, bo ktoś by mógł to oglądać po prostu dlatego, że to powiedziałem w pierwszym odcinku, nie? A ja chcę, żeby ktoś to oglądał z przyjemności, a nie po to, żeby wygrać. Bo ja chcę dostarczyć ludziom przyjemność. Ogólnie wczoraj zdobyłem tak, trąbkę taką. Seta zrobiłem, tak jak mówiłem. No i w sumie trochę HP zdobyłem. No i w sumie nic takiego tutaj zbytnio. Jakieś takie rzeczy tylko. No nic takiego raczej nie zrobiłem. Na pewno dzisiaj sobie spróbujemy zbić Thunderbeera. Thunderbeera? Nie, Thunderbeerda. Do którego już mogę zrobić oczywiście przywoływaczkę. Na razie no nie... No ogółem on ma na nas tutaj fajny przedmiot. I liczę, że on nam dropnie i tutaj będziemy się z nim bili. Na tej oto pustyni. Chociaż nie wiem, czy nie zrobimy sobie najlepiej na tej w sumie. Bo tu już akurat płaki teren. Ale jeszcze musimy, widzę, kilka rzeczy zdobyć z kopalni. Wczoraj też tutaj... Jak widzicie, byłem głębiej i tutaj jeszcze byłem. Pierw pójdziemy tutaj na lewo do tej kopalni. A i ogółem ważne informacje. Więc teraz nie stopuję. Mówię w miarę głośno, przybliżę sobie mikrofon. Ogółem widzę tak. Są trzy informacje, które są bardzo ważne. Ogółem do rozwoju kanału itp. Po pierwsze tak. Chcę dobić 3000 subów do końca roku. To jest nasz, widzę, cel. Jest mało dni, ja o tym mam świadomość, ale mam świadomość też, że wy, widzowie, potraficie. I potraficie oglądać, komentować filmy. Każdy, widzowie, jeden komentarz może zrobić tak, że YouTube wypromuje mi materiał. Dlatego, widzowie, jeśli naprawdę chcecie cokolwiek tutaj pomóc mi, to napiszcie cokolwiek, ile macie lat, ile macie wzrostu, cokolwiek napiszcie po prostu w komentarzu, nie? To wspiera mnie, wspiera algorytm, żeby mi tutaj promował odcinek. Więc to, po prostu mówię. Druga ważna informacja to jest konkurs na 20 zł PSC. Tak, czyli na kodzik, jak ktoś wie, jak ktoś płaci PaySafe Cardem. Przykro mi, nie daje w innej postaci nagrody, bo jeśli bym wam wysłał blika, znaczy teoretycznie dałoby się, ale nie. Po prostu wolę PSC-kiem. I widzowie, zrobimy sobie tak, że w każdym odcinku powiem jedną cyferkę kodu, tak, kodu, który... Pod koniec 30 odcinka powinien mieć aż 29 cyfer, tak? Ten kod powinien być 29-cyfrowy, bo w pierwszym odcinku nie było żadnej cyfry. Jeśli ktoś mi, pierwsza osoba, która napisze mi ten kod 29-cyfrowy na Discordzie, na moim, zrobi tiketa i napisze ten kod, otrzyma 20 zł PSC kodem, czyli za oglądanie odcinka możecie dostać pieniądze, no to bro. Stonks, nie? No, no po prostu wystarczy, że zapamiętacie kod i pierwszą cyferką kodu jest, widzowie, 8. Tak, jest 8, więc możecie sobie zapisać, że pierwsza cyferka kodu to jest 8. Następne będą w następnych odcinkach, będzie 29-cyferkowy kod do napisania. I trzecia ważna informacja, odcinki będę starał się teraz wrzucać coraz częściej, po prostu... Możecie się spodziewać, że nawet co drugi dzień będzie odcinek, tak. Bo ten tydzień, który teraz mam, nie mam nawet dużo kartkówek ani sprawdzianów, więc da się coś porobić, więc możecie się spodziewać, że trochę porobimy, na pewno. I możecie naprawdę szukać i wyszukiwać, czy nie ma odcinka, bo mówię. Odcinek może być co dwa około dni, powinien być jeden odcinek przynajmniej. Jeśli się mi nie uda, to znaczy, że szykuję coś grubszego. Na przykład teraz mam w tle włączonego Robloxa na laptopie, który chodzi, no oczywiście bez dźwięku, bo nie będę włączał dźwięków, bo to bardziej, żeby was denerwować. I po prostu mówię, jakby teraz farmię na odcinek na Pet Simulator, bo następny będzie z Robloxa, dwa z Terrarii, jeden z Robloxa. Mówię, po prostu widzowie, teraz bardzo dużo robię dla was i bardzo się staram, żeby mój content był oryginalny w miarę.
niepodwalony, bo też podwalać nie chcę, nie lubię tego, jak ktoś tak robi. Na przykład widziałem kiedyś, że moją miniaturkę ktoś sobie wstawił na swojego live'a. Szkoda trochę, nie? Po prostu głupio trochę dla tego streamera. Nawet nie pisałem nic na tym jego streamie, że podwaliłeś miniaturkę, bo szczerze głupio mi też było, że on mi podwala miniaturkę. Ja rozumiem, że może na przykład czasami FIFA robi naprawdę fajne miniaturki, jak zrobił do Anarchy Practice, to zrobił zajebistą miniaturkę. No ale na przykład FIFA nie robi też do Terrarii miniaturek i to widać też, nie? Że po prostu te miniaturki do Terrarii są na przykład słabsze, bo już pierwszy odcinek był. No, do PC-Simulator nie są w miarę słabsze, bo ja je robię akurat z sercem, a szczerze nie wiem, jaką miniaturkę mógłbym zrobić, żeby podobała się do Terrarii, Thorium Mod, nie? Szczerze powiedziawszy, no. O, jak widzicie, i tu się wywaliłem, bo spadłem tam, ona nawet jest grub. O, Thompson, czyli grub na polskim. Polecimy sobie od razu tutaj, tylko już teraz nie spadnę jak idiota. To teraz sobie na spokojnie przejdziemy tutaj przez to. A, bo to tu zaraz jest dopiero. No, na silku widzowie, tutaj sobie pyk, tu. I tu nie skaczemy, bo tu jest przepaść, tu zginąłem. Tu robimy coś takiego, żeby się z wodą po prostu... Żeby z wodą spaść i nie dostanę wtedy żadnego fall damage'a. O, widzicie, jest tu mój drób, no. Wczoraj tutaj skończyłem, jak już się wywaliłem, to już mi się... O, Lech Krystal tu jest! To już mi się szczerze nie chciało już zdobywać rzeczy, tak szczerze. Więc pamiętajcie, ja wam jeszcze tylko przypominam, że cyfra, pierwsza cyfra kodu to jest 8. Pamiętajcie, zapisujcie to, nie piszcie tego w komentarzach dla tych, którzy nie usłyszą, bo wtedy macie mniejszą szansę, żeby to wygrać, nie? Po prostu mówię. Wtedy macie o wiele mniejszą szansę, żeby wygrać 20 zł za po prostu słuchanie tego, co mówię. To znaczy, nie zawsze te kody będą na, te cyferki kodu będą na początku odcinka, bo mówię, wyjątkowo to, że to jest taki pierwszy odcinek, gdzie ten kod już jest aktualny, no to wtedy po prostu podałem, żeby każdy się już mógł przyzwyczaić do tego. O, tu coś jest, zaraz pójdę tu szczerze. Dzisiaj też sobie zbijemy bossa, spróbujemy zbić bossa. Tego pierwszego, jakbyśmy zdobyli jeszcze z niego na moją klasę, to akcesorium byłoby super. Jeszcze bym chciał Magic Storage zrobić, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest mega takie... No wygodne dla mnie. W ogóle każdy to, kto gra na modach, to powinien przynajmniej raz tego używać, bo bez tego to ja nie wiem, jak gracie na modach. Tym bardziej, że tu jest tyle nowych receptur i innych rzeczy, że... No naprawdę ciężko bez tego grać. Pozwalałoby mi to stworzyć, a potrzebuję diamentu. A mam płotkę grotozoła w bazie. I na pewno poza odcinkiem będę szukał diamentów w skrzynek też, żeby trochę bardziej się uzbroić, że tak to ujmę. Też fajna jest ta trąbka, bo sobie mogę oświetlać też przy okazji. Halo? Czekajcie, Zoe. Muszę się zatkać. Dobra, i może akurat nie będę musiał szukać już skrzynek poza odcinkiem, uwaga. Czyżby będą Hermesy? Ajajaj, mamy Mace'a. No, no Mace nam niepotrzebny, bo to jest na klasę wojownika. Więc no, o, mamy glowing mushroom, no to jeszcze większe szanse na Hermesy, no. Liczmy, że nam drobną, bo szczerze będzie słaba, jak w tym odcinku tych Hermesów dalej nie zdobędziemy. Po prostu one są w skrzynkach, widzę. Tutaj mamy, oj, mamy tego Enchanted Cane'a całego. Ale mamy grawitki! Grawitki są mega przydatne, więc super, akurat to super. Będziemy mogli sobie akcesoria zdobyć, na przykład taki, który mi, wiecie, fall damage nie zadaje obrażeń. To by naprawdę było super akcesorium na aktualny etap, bo no wiadomo, każdy jeden HP się liczy. Czekajcie, musimy zrobić taką pewną rzecz, taką akcję. O, musimy oddzielić się od tamtej meduzy. Tutaj trzeba zabić tą piranię cholerną. Dobra, i na silku sobie podejdziemy do krystala kolejnego. Liczymy, że w tym odcinku już zdobędę to 400 HP, żeby już po prostu, wiecie, być bardziej wystakowanym, że tak to ujmę. No, po prostu mówię, no, w tym odcinku dużo zrobimy, na pewno też bossa spróbuję pokonać. No i dużo też informacji, bo po prostu widzę, ja mega chcę mieć 3000 subskrybentów do końca roku. I też informuję, że streamy co sobotę będą, tak? Będą streamy co sobotę.
czyli co tydzień możecie wypatrywać streama. Zazwyczaj jest to godzina wieczorna, chociaż czasem mogą być nawet i dwa streamy. No więc też informuję. Dobra, sorry, że ja tak sprawdzę, ale nie wierzę szczerze OBS-owi, czy on mi włącza nagrywanie. Bo nieraz mi się ten OBS bugował, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy ten świat jest taki mały, czy mi się wydaje, że tu jest już lawa. Strasznie dziwne. I to jeszcze kula. Mi się wydaje, że my widzę, zrobiliśmy trochę mniejszy świat, a w sumie nawet lepiej. Chociaż czekajcie. W ogóle my się zrespiliśmy bardziej tak... No możliwe, że jest trochę mniejszy. Ale dobra, jak zrobiliśmy medium size, to czur. Dobrze, no już wiem, dlaczego świat jest taki mały, dlatego że Thorium zmienia świat trochę. Dowiedziałem się teraz przed chwilą, dosłownie wpisałem. Dlaczego? Bo ogólnie sobie cofnąłem tamto nagranie i po prostu było najwidoczniej widać, że świat jest stworzony jako duży. Po prostu widzę Thorium leciutko, po prostu, no słynie leciutko, bo około 1,5 razy zmniejsza świat. Nie wiem, czy to jest dla nas lepiej, może i lepiej, bo dużo też trzeba szukać na Thorium, bo na przykład bossy są niektóre pod ziemią i trzeba znaleźć do nich takie respawnowisko, można powiedzieć, coś tego typu. O Thorium Ore, zbierzemy z chęcią. A zabijemy sobie tego szkieleta. Oj, trochę on do mnie podchodzi, tak nieładnie, fajnie, nie fajnie. No mówię, widzę, ostatnio bardzo dużo robię specjalnie po prostu dla was, żeby wam mieć czas jak mogę po prostu, nie? Ja nawet nie robię przyjemnego dla mnie. Bo wiecie, na przykład ja Minecrafta, ostatnio mi się Minecraft znudził i Minecrafta przestałem nagrywać. Po prostu ja robię to, co ja lubię, nie? Ja nie robię tego, do czego jestem po prostu przez algorytmy i to, co teraz się promuje, zmuszany, że tak to ujmę. Tylko po prostu robię to, co mi się podoba, no. Nie robię tego, co mi się nie podoba. Lubię terrarię, no to robię terrarię na YouTubie, nie? Minecraft mi się po prostu znudził, bo cały czas jest to samo, widzę, nie ma oryginalności w tym Minecrafcie. Po prostu nie ma. Jest Minecraft na modach hardcore, ale szczerze hardcore jest długi do nagrywania, a szczerze to... Musiałbym pewnie podzielić na 4 odcinki po 25 dni, a to... Bez sensu, bo... Ja to tak nie jestem za Minecraft hardcore, nie? Właśnie na przykład terrarkę pogadać, terrarię pogadać. Oj, dostałem shota z pułapki. Też to są pułapki właśnie takie w cave'ach. Jeszcze są inne, ale liczę, że wam nie zaprezentuję tych pułapek. Bo pewnie wtedy zginę. Bo te inne też są takie bardziej, że tak powiem, mocniejsze. Auć, nie doskoczyłem. Oj, może? Czekajcie, zabunkrujemy się, żeby woda nie wpadła. Czy w ogóle się nagrywa, dobrze. I proszę, Hermesy. Tragedia, widzowie, nie wiem, tych Hermesów naprawdę nie da się trafić, nie? Założymy sobie takie coś, ale tego kapelusza nie zakładam, to cringe'owe. No to słabo, widzowie, że tak w ogóle się nam nie chce trafić żadne. Hermesy, ani nic tego typu, słabo. Pierwszy raz tak mam, że im się w ogóle nie chce trafić. Bo na modach właśnie nie mam szczęścia, ale jak zwykłą terrarię gram, to zazwyczaj mi się to trafi od razu. O, że sobie tu nie wpadł. Muzyka się zmieniła. O, ale krystal, fajnie. Mamy już 340, czyli jeszcze 3 lek krystale i mamy full HP. Kurde, trzeba się wydostać, bo tam coś było, tam może coś być. Właśnie tutaj. Przebudówkę taką zrobimy. Nie, nic nie było. A tu sobie pójdziemy. Kurde, szkoda, że nie znaleźliśmy żadnych diamentów. To też szkoda bardzo. To inaczej widzę, zrobimy. To ja wam skrócę. Nie ma sensu, żeście aż tyle siedzieli. Ja wam skrócę i widzimy się po prostu już na bosie. Miałem właśnie mówić, że jedynie pokażę wam, jak znajdę coś ciekawego. I to jest bardzo ciekawe, bo zniszczyłem wazon i dostałem 15 złota. Bo jest szansa, jak się niszczy wazon, że się właśnie dostanie dużo złota. Od 5 do 15, ja akurat dostałem 15. Miałem mega szczęście. I się tego, no kurde, rubiny, nie? Ale nie mogę znaleźć tych diamentów. Słabo mega. Bo
Bo gdybym miał diamenty, no to już widzowie... Wiecie. O kurde, nie zauważyłem go nawet. Teraz się cofnę do bazy. Bo no już byłem przy lawie. I pewnie teraz pójdę do... Czekajcie. I teraz pewnie pójdę gdzieś tutaj. I po prostu się wkopę. Tak mi się wydaje. Bo mówię, po prostu no nie mam hermesów, a bez hermesów bardzo ciężko będzie wygrać walkę. Chociażby mam bardzo dużo życia, ale no to też... Wiecie. W sumie nie wiem, czy sobie tego nie zrobię, chociaż nie jestem healerem. W zasadzie to widzę, zrobię, bo i tak na razie nie mam zbytnio... Jakby akcesoriów na mnie. Nie, że coś. I zrobię sobie już max życie też. Tyk. Mam max życie. Jakby co 400 jest max, ale no to są mody, nie? Dobra, chowamy wszystko, żeby mi tutaj nic nie zostało. Teraz sobie polecę widzowie do góry. Poszukam sobie, no, wysp. Może wam pokażę nawet, jak to wygląda. Fajnie, jakbym miał jeszcze mi, które... Chciałbym mi damage. Dobra, no spróbujemy bez. Tylko zrobimy jeszcze jedną rzecz. Zrobimy sobie tak. Sorry widzowie, na telefonie się też to ogląda. Ale muszę tak zrobić, bo inaczej jak walnę w wyspę, no to już nie stanę. Ja tak to ująłem. No i sobie poszukam wyspy. Jak znajdę coś, to wam od razu pokażę. Szczerze widzowie, nic ciekawego nie znalazłem, tu nie było żadnej skrzynki, później polecę jeszcze w prawo. Ale jak spadałem, to tutaj się spadłem i zauważyłem drzewa, więc super. Okej, okay, znaczy może akurat tu coś będzie, chociaż tu nie ma zbytnio czegoś fajnego, ale zejść mogę, zawsze może coś się będzie, nie? Kurczę, felek. No zawsze to się przyda na potki później. Pójdziemy sobie widzę jeszcze w dół bardziej. Jest tu skrzynka też zwykła. Chyba nic tutaj takiego nie ma, no. Że tak to ujmę. Tutaj szybko się podbuduję. Szybką podbudówkę zrobię, żeby wyjść. Okej, wyszliśmy sobie szybciutko i sobie pójdziemy i tu się zaraz gdzieś kupiemy, żeby troszeczkę pozdobywać, bo mam widzowie szczerze dość mało, no, nie mam hermesów, bez hermesów będzie bardzo ciężko. Może i mam ponadprzeciętne życie, bo no 400 HP na tego bossa jest zalecane około 200, nie, ale no, mówię, jakby to i tak jest mało. No pod nami to i się wkopię znowu na to samo, nie. Niech jeszcze trochę dalej. Oj, tu jest korabszym. Oj, no to tu już średnio pójdę. No to są już te... Czy mam przy sobie bomby? Mam, to w sumie pójdę na korabszym. Oj. Troszeczkę mnie, no widzicie, ciężko tutaj przeżyć w ogóle nawet. Oj. Czekać, widzę, że trzeba mega ostrożnie schodzić. Idę tu widzowie, jakby się ktoś zastanawiał, po to, żeby zniszczyć pewną rzecz. Okej, dobrze tu było, bo jakby zleciał. Żeby zniszczyć dwa takie orby, bo może coś zmienili na Thorium i może coś z nich dodatkowego dropi. W sumie zaraz się przekonamy. Bo ogółem jak zniszczę trzy takie, no to już wtedy się zrespi boss, a tego byśmy nie chcieli akurat. Zabuduję się tu, żeby być bezpieczniej, mieć w psychice, że jestem bezpieczniejszy. Dostaliśmy widzowie muszkiet i o, na moją klasę! No i to widzicie, a nawet nie wiedziałem, że coś takiego tu jest, nie? To sobie to założymy zamiast tego, bo to i tak mało w sumie to daje. Bardziej w sumie nic nie daje, ale to zmniejsza. I mamy też muszkiet. No muszkietu też będę używał. Mówię, póki nie mamy
jakby zbytnio dużo przedmiotów, to sobie będę używał wszystkiego, co mam po prostu, żeby być jak najlepszym. Dobra, starczy dużo daje też tak kręcąca się, ale wydaje się, że ona mało daje, ale to tak naprawdę dużo daje. No i może coś jeszcze drobnie fajnego z tego orba. Jakieś serce drobnęło. Na healera! No już następnego orba nie mogę rozwalić, ale za to pójdę sobie i tak do kopalni. No i póki co mówię, no chcę już zdobyć itemy i w końcu tego bossa bić. Żeby nie zanudzać. O, dżungla! Ile krystał. Którego nie mogę użyć, ale zastosuję go do czegoś innego. Czyli tu od razu jest dżungla na lewo. A zabudowałem się chyba? A zabudowałem. Dobra, to ja was nie zanudzam, lecę kopać i liczę, że znajdę to gówno i będziemy mogli wbić w końcu bossa. Szczerze widzę, że szybko poszło. Jakby na dżunglę, no nie ma szans, żebym poszedł. Oni mi za dużo po prostu wszyscy biją. Biją mi po 40 HP i po prostu wzięli mnie taki... W kółko mnie zrobili. Spróbujemy widzowie zbić bossa na tym, co mamy po prostu. Liczmy, że się to uda. Będziemy mieli chyba dwa podejścia, jeśli się nie mylę. Mamy też jakieś potki, więc tragedii nie będzie raczej. Pochowamy sobie rzeczy. Kolejną skrzynkę trzeba zrobić, bo już nie mam miejsca. A bierzemy muszkiet, bierzemy to i liczymy, że muszkietem go zabijemy. Liczę na to, bo jak nie, no to średnio będzie. Ja już sobie potki przygotuję i lecę robić platformę. I się widzimy, jak zrobię platformę i zaczniemy go bić. Widzowie, powiem wam szczerze, że robienie nocą tej platformy to jest katorga, nie? Teraz znikła noc, po prostu jestem kurwa tak zadowolony. Naprawdę, widzowie, nie? Po prostu noc jest przesrana w Terrarii. Jak się zaczyna, bo jak się, jak już się późniejszym etapie do noc, to jest luzik arbuzik. Ale szczerze, noc i robienie platformy na bossa, to jest przyznana, nie? Ogółem widzowie mam, no, na dwa razy, żeby go zbić. Mam dwa flary, czyli zaraz zbijemy, bo jest dzień. Zrobię jeszcze tylko jedno piętro platformy, żeby była platforma jednak trochę wyższa. O, na tyle, ile skaczę, czyli na tyle. No mówię, liczę, że go sobie zabijemy. Że nie będzie jakiegoś zbytniego problemu w zabiciu go. Jak będzie problem, no to najwyżej się dzisiaj nie uda zabić tutaj go, ale no liczę, że go zabijemy, bo jednak zależy mi na tym, żeby go dzisiaj zabić. Bo mógłbym poza odcinkiem już trochę więcej rzeczy porobić niż tylko, bo będę ograniczony trochę, nie? W ogóle widzę, patrzcie, jakie OP jest ten muszkiet. 40 HP, nie? Bez niego podejrzewam, żebym tego bossa nie zabił. Bardzo dobra decyzja była i się tam. Tylko, że mam ograniczone naboje, ale powinno starczyć chyba. Pójdę sobie jeszcze ulepszyć zaraz. Tylko dokończę tą platformę, żeby była. Dobra, jest cała. Dobra, idziemy teraz już tylko ostatnie rzeczy wziąć. Czyli ulepszymy sobie te bulety nasze. Jeśli mogę. Tak, mogę, silver bullet. Ulepszyliśmy sobie jeszcze bardziej jak mogę. Żeśmy po prostu tego bossa rozsadzili. Liczę, że z nim wygramy, bo jak nie, to będzie słabo. Ale raczej powinniśmy wygrać. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to wygramy. Mamy 140 buletów plus jeszcze w ekwipunku. No już nie mamy, czyli mamy 140, najwyżej później będę go dobijał bardami, bardowymi tami. Więc co? Nagrywa się, jeszcze zobaczę. Nagrywa. Jeszcze muszę tylko wybić moby, które się tu zespiły.
żeby kaw nie oberwał, bo to by było akurat głupie. Pijemy potki, nie wiem czego się spodziewać, jestem mega wolny, to jest najgorsze. Ale mam mega dużo życia i mega dużo defensa, więc powinniśmy sobie dać radę. 3, 4, 2100, dobra, powinniśmy sobie naprawdę dać radę. Ok, jak ci pierwszy atak taki podniebny. Okej. O kurde. Dobra, już znamy ataki dwa. Okej, czyli taki atak robi jak takie, jak skrzydła rozłoży. Okej, reski swoje miniony, to akurat wiem, że reski te miniony, które dają serca. Okej, będzie szarżował. Tak, wiedziałem, dobra. Na razie nie wydaje się trudny. O kurde, jakiś tutaj. Okej, dobra, dostał. Oj, kurde, tu jakiś mob się zrespił. Niedobrze, niedobrze. Te mogę w sumie mieczem zabić. Okej, dobra. Oj, niedobrze, dobra, dostałem. Ale ma już mało. Mówiłem widzowie, że decyzja o pójściu tam będzie mega dobra. No i chyba go pokonamy, widzowie. I pokonaliśmy go. O kurde, patrzcie, płacze biedny. Halo. Ej, dobra. Dostaliśmy treasure baga i czy dropnęło nam na naszą klasę? Nie dropnęło. Jedynie summon dropnął. Ja wale. No dobra, to zabijemy go jeszcze raz. Co to w ogóle jest? A to jest hook. To fajnie akurat. Wykorzystaliśmy połowę naszych tych, więc jeszcze nam starczy. A chyba sobie zrespimy to, będziemy się mieszać. Dobra, jeszcze jeden raz go zabijemy. Liczmy, że teraz nam dropnie broń na Samonera. Bagnie to słabo. Znaczy na tego. Na naszą klasę piękną. Bo jak nie, to będzie bardzo słabo, naprawdę. Ale on ma mega przewidywalne ataki akurat. Ciężko tutaj z taką ilością HP go nie zabić, nie? Jeszcze z takimi itami dodatkowo. A czekajcie, pozabijam te miniony, bo trochę mnie denerwują. Oj, dobra, pozabijam je i zbiorę serca, tak szczerze, bo trochę dostałem HP. Będzie szarża, dobra szarża. Oj, za późno, za późno. Da. Chyba deadnie już. Deadnie, dobra. Deadł. Da, proszę nas broń na barda. Uch, dostaliśmy. No nie, widzowie, tragedia. Musimy widzowie dostać na naszą klasę broń. Ile w ogóle trwa? No trochę już trwa odcinek. Do czego służą to? Okay. Do czego służy to? No tutaj widzę, że sobie można... Aha, to samo. Melee, thrower class. No to tutaj nic na mnie nie można zrobić z tego, przykro mi, jedynie na roga. Da, możemy zrobić kolejną przywoływaczkę, bo to ogólnie się łatwo robi. Bo ten flare gun jest nieskończony i tylko trzeba dorabiać te. Tylko czy ja mam gwiazdkę? Mam jeszcze gwiazdkę. Zaraz zrobię może jeszcze trochę tych przywoływaczek, bo nie wiadomo czy mi dropnie, nie? Dobra. No teraz liczymy, że mi dropnie, a po prostu nie będę wam tego pokazywał, po prostu zobaczycie to jak już będę z nim kończył. Tylko ogółem muszę dorobić też domek, bo zaraz skończy to mi się ammo. Dobra, na szybkiego widzę, zrobiłem sobie dwa domki. Liczmy, że mi się wprowadzi zaraz NPC sprzedający naboje. Bo aktualnie muszkiet to jest nasza jedyna broń, nie? Tak naprawdę tym byśmy go pokonywali z dwa razy dłużej. Więc no. I liczmy, mam jeszcze potki, więc na chwilę go raczej pokonamy. Okej, okay, pielęgniarka, niedobrze. Pielęgniarki nie chcemy, po co mi pielęgniarka? Wolałbym o wiele tego mojego arcdealera. Znaczy wiadomo, ja widzowie będę bardem, ale mówię, na początku możemy używać widzowie wszystkiego. Żebyśmy, bo bez tego muszkietu, no ciężko byłoby nam, no bez tego oszukiwania byłoby nam naprawdę ciężko pokonać tego bossa. Chociaż jest to początkowy boss, jest łatwiejszy od King Slime'a niby,
No i naprawdę to widać, że jest łatwiejszy od King Slime'a, bo dosłownie robię go jak scenę. Podejrzewam, że nowy gracz mógłby mieć leciutkie problemy, jak ktoś kupuje pierwsze Terrarię i od razu na mody pójdzie. Przez to, że zobaczył u mnie serię. No to może trochę trudny będzie, ale dla takiej osoby, która już gra w tyle w Terrarię, to trudny on w ogóle nie jest. Więc to trzeba przyznać. I czy nam dropną? No nie, no melej dropną. Nie dropną nam, a nie mam ammo już, widzowie. Mam dwa naboje. No i się słabo. No. I zaraz pewnie już czekać, muszę zobaczyć, które jest. Tak naprawdę mówię godzina. No jeszcze chwilę dnia mamy. Dobra, to ja widzę, że szybko ogarnę tego NPC-ta i się widzimy za chwilę. Jest i on, widzowie. Prowadził nam się. Nawet nie musiałem, zacząłem już budować kolejny domek, później go skończę. Jest tutaj, ale tego nie będę kupował, tylko po prostu ja go po to chcę, że kupić sobie kulę. Póki co jak no nie mam zbytnio co zrobić, że to kupuję po prostu kulę. I to będzie nasza główna broń po prostu. Póki co mówię, bo na razie Bart nie ma jakichś pięknych broni. Ustalimy sobie tak, że na razie mogę używać wszystkiego. A później po prostu wybierzemy już typowe klasy, jeśli mi się ktoś podoba, bo może też Bardem, z Bardem przesadziłem. Że od razu pochopnie powiedziałem, że Bard. Naprawdę pochopnie to powiedziałem. Gdzie jest ten Silver tutaj? Silver kulki. Trochę ich zrobię, ale nie za dużo, bo no jak widzicie, to bym bardzo dużo musiał zrobić tych kulek. I lecimy szybko go zbić, proszę, żeby już dropnęła ta broń na mnie. Mówiąc mi się szczerze, go nawet nie chcę bić. I zachodzi już słońce, czyli to będzie raczej ostatni. Postaram się go po prostu bić jak mogę szybko, więc go przywołam od razu. Jak nawet jeszcze na pustynię nie wszedłem tak naprawdę, bo się tam zresztą. Jezu, on jest mega powolny, widzowie. Jedynie jak ma szarże, to jest taki szybszy. Dobra, tego uniknąłem. Okej, okay, burza. Znaczy te takie ma wiry. Tornada małe, można tak powiedzieć. Dobra. Teraz ma nowy atak pod koniec, taki, że strzela we mnie. I czy dropnie na Barda? Jest na Barda, dobra. Może jest trochę ona obniżona, bo ma minus 13% speed, ale szczur. Bo nie wiem, czy następnego zdążymy. Spróbujemy go trochę tą bronią też pobić. Oj, ona jest za wolna na niego. Ale ona bije dużo. No, ona już jest bronią, która cokolwiek robi, no. Dobra, to już jest broń, którą bym go na spokojnie zabił. I to nawet widać. No, ja bym go zabił na pewno. Ale no nie będę się tutaj rozczulał nad nim, bo no siadł na mnie za fajny bonus. I pasowałoby go zabić jeszcze raz, że dropnął, ale bez bonusu albo z fajniejszym, bo z takim beznadziejnym to nam mało. No, ona jest mega wolna. Ogółem jest wolna. Jeszcze jak będzie wolniejsza, to już w ogóle. Dobra. Zabiję go na pewno. Nikt nie ucieknie. I... no nie drofną, drofną nam łuk. W ogóle jak ten łuk działa i łuk też jest mocny. No to co, widzowie. Dzisiaj zrobiliśmy mega dużo. Liczę, że wam się film spodobał. No i co? Miłego tam... nie wiem. Czegokolwiek. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Następny odcinek będzie z Robloxa. No i elo!